Luz de Maria de Bonilla, Argentyna. Orędzie świętego Michała Archanioła na czasy ostateczne. Wraz z komentarzem Luz de Maryi po orędziu. 16 października 2022 roku. Ludu mego króla i pana Jezusa Chrystusa. Jako książę wojsk niebieskich zostałem posłany, by wam powiedzieć. Czas już przyspieszył, tak, jak już wcześniej zarządziła to Przenajświętsza Trójca. I jak wam o tym powiedziano. Umiłowane dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, ziemia trzęsie się od samych głębin, zwiększając liczbę skoków, które wywołują trzęsienia ziemi. Ziemia zawsze się trzęsła w takim czy innym miejscu, ale nie możecie zaprzeczyć, że w tej chwili jej ruchy występują z większą częstotliwością i przybierają na sile erupcje wulkaniczne z powodu ruchów ziemi. Uwaga na fałszywe doktryny. Prawa Bożego nie można zmienić. Ciało mistyczne naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa ma świadomość, że prawo Boże jest jedno. Księga Wyjścia 20:1-17. Ewangelia według świętego Mateusza 22:36-40. I tylko w krzyżu i w jedności możecie dojrzeć rozmiar, wymiar, zakres Bożej woli. Ludu wierny, konieczne jest, żebyście przeszli od przeciętnego życia duchowego do przeżywania duchowości w pełni poprzez wiarę. Lud Boży musi posiadać niezachwianą wiarę. W tym czasie, w którym dechrystianizacja coraz bardziej i bardziej posuwa się naprzód. Szacunek wobec tego, co boskie, spadł bardzo nisko w człowieku i to wywoła wielkie prześladowanie wobec ludu Bożego. Dlatego konieczna jest wiara i zrozumienie człowieka, aby był niezachwiany w modlitwie. Bez modlitwy nie ma połączenia się, dosłownie fuzji, z Przenajświętszą Trójcą. Modlitwa jest konieczna. Jako książę Legionów Niebieskich zapewniam was, że każda prośba zaniesiona z sercem skruszonym jest przyjęta przez Przenajświętszą Trójcę oraz przez naszą Królową i Matkę Czasów Ostatecznych. Przyjmujcie ciało i krew naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa i bądźcie wierni prawdziwemu magisterium Kościoła naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Dzieci Przenajświętszej Trójcy, ten czas jest na to, abyście żyli wiarą w pełni, bez lęku, bez obaw, bez niepokoju, wobec posuwania się naprzód krzyku wojny i nie zapominając, że traktaty pokojowe nie służą pokojowi, lecz są udawaniem narodów po to, aby bardziej się przygotować i dojść do tego momentu. Wiara, ludu Boży. Ludu umiłowany, naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Ostrzeżenie jest blisko, tak jak blisko jest wojna. Módlcie się jako lud Boży. Odmawiajcie różaniec święty. Jest to jedna z tych modlitw, w których przychodzicie ponownie razem z naszym Królem i Panem Jezusem Chrystusem i razem z naszą Królową i Matką życie, mękę, śmierć i zmartwychwstanie naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Módlcie się. Módlcie się. W Domu Bożym są wygłaszane, dosłownie proklamuje się
uwielbienia Przenajświętszej Trójcy oraz naszej Królowej i Matki Czasów Ostatecznych. I wygłasza się, proklamuje Różaniec Święty wobec zagrożeń, w których znajduje się ludzkość, wobec bliskości ciała niebieskiego, które zbliża się do ziemi. Módlcie się, dzieci Przenajświętszej Trójcy. Módlcie się za to, co dzieje się w tej chwili na ziemi. I módlcie się za mocarstwa, które przejdą od pogróżek do zbrojnej rzeczywistości. Módlcie się, dzieci Przenajświętszej Trójcy. Módlcie się sercem, aby zmniejszyła się intensywność użycia broni wam nieznanych, jeśli taka jest wola Boża. Módlcie się. Modlitwa jest balsamem dla duszy. Błogosławię was i ochraniam. Święty Michał Archanioł. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Komentarz Luz de Maryi. Bracia, w tym wezwaniu świętego Michała Archanioła możemy dojść do zrozumienia, dosłownie przeanalizować, że we wszystkich aspektach społeczeństwa jest duchowa pustka, brak Boga. I to pokolenie bez Boga oddaje się, dosłownie zanurza się w szpony tego, kto przygotowuje drogę Antychrystowi. A tą drogą jest wojna, prześladowanie, podział i zdrada. Zakazuje się Chrystusa. Zakazuje się tego, co boskie, i każda chwila będzie coraz gorsza. Przygotowuje się scenariusz na najbardziej krwawą część wielkiego ucisku. I przed ostrzeżeniem, osądzeniem każdego przez siebie samego, czy przygotowujemy się na tę osobistą próbę? Módlmy się, bracia, módlmy się. Chrystus modlił się do swego Ojca w chwilach próby. My musimy się modlić. Amen. 16 października 2022.